Moi rodzice zawsze śmiali, że ja się urodziłam już w szpagacie, bo od samego małego dziecka biegałam po drzewach, skakałam jakieś salta z belek. Okazało się, że mam bardzo fajne predyspozycje ku temu, żeby fajnie wyglądać na scenie jako fitnesska. Zaczęłam startować w fitness gimnastycznym i tak się właśnie zaczęła moja kariera. W 2000 roku już w Federacji FBB udało mi się zdobyć srebrny medal na Mistrzostwach Europy. Wygrałam Mistrzostwa Świata w fitnessie gimnastycznym, które odbyły się na Torwarze w Warszawie. No i tak się skończyło, że wygrałam 5 razy Mistrzostwa Świata praktycznie we wszystkich amatorskich federacjach, jakie istnieją na świecie. Przychodził u sportowca taki moment, że nie ma się jakichś nowych celów, nie ma nowej motywacji, nie ma takiego kopa, który by zmotywował. I dostałam bardzo duży taki bilet zaufania od Federacji KSW. Przed Kamilą Porczyk dwa trudne zadania. Wygrać i przekonać do siebie fanów. W jednym i w drugim przypadku wcale nie musi być łatwo. Może tej wielkiej techniki tam nie zastosuję, a kto wie, może też, ale na pewno pokażę swój charakter, swoją zaciętość, swoją agresję i właśnie ten pazur prawdziwego sportowca. I czy przegram, czy wygram, ja chcę, żeby ta walka pozostawiła coś po sobie, żeby ludzie zapamiętali, żeby powiedzieli, kurczę, ta Porczyk naprawdę ma jaja i dała czadu. Czy sprosta postawionemu jej wyzwaniu? Jej rywalką będzie Irina Szaparienko, która na zawodowym ringu jeszcze nie przegrała. Czy była fitnesska pokona mistrzynię organizacji West Fight? Przed nami pojedynek Porczyk versus Szaparienko. KSW 26. Only on pay-per-view.